Dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy czas i za kolejne dni szkoły. Ojcze, dziękujemy Tobie, że w imieniu Jezus jest prawda. Duchu Święty, dziękujemy Ci za Twoje światło. Dziękujemy Ci, że my widzimy tak, jak Ty widzisz. Duchu Święty, nasze umysły są otwarte, my rozumiemy, my jesteśmy świadomi tego, że Ty do nas dzisiaj mówisz. My przyjmujemy całą Twoją prawdę w imieniu Jezusa. Amen. Chcę mówić na temat wiary przez nasze spotkania. Sobie temu poświęcimy po prostu. Dotkniemy sobie wiary z różnych stron. Wierzę, że to pomoże. Mimo, że są prowadzone wasze warsztaty wiary, to jednak to, co jest na szkole, stanowi taki szkielet wiary, moim zdaniem podstawowy. Dla mnie ten szkielet, który tutaj będziemy sobie przez te 3 dni robili, on jest nieodzowny do chodzenia w wierze. Dla mnie, ja na tym zbudowałem całą formułę mojej wiary. Galacjan 3:9. Chcę troszkę mówić o ludziach wiary teraz. Galacjan 3:9. Przeczytamy od 8 do 11, ale ten 9 będzie najważniejszy. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziane Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody, a więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Napisano w nim: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. A że przez prawo nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest slogan bardzo często używany przez chrześcijan. Natomiast życie chrześcijanina to jest życie z wiary. To jest nie ma innego życia. Nie ma. Wszystko, co nie wynika z wiary, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nic. Jeszcze raz przeczytam ten 3:9. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Jacy ludzie dostępują błogosławieństwa? Tylko ludzie wiary dostępują błogosławieństwa. Tylko ludzie wiary. To, że Jezus stał się przekleństwem, abyśmy odziedziczyli błogosławieństwo, to nie oznacza, że błogosławieństwo w praktyce jest dostępne dla każdego człowieka. Ono jest uwolnione. Natomiast ono jest dostępne dla ludzi wiary. Czyli człowiek, on jest jakby, on otrzymuje informację od Boga. Ty możesz to wziąć, to jest dla ciebie, to jest ci dane. Ale za pomocą czegoś możesz to wziąć. I tym czymś jest wiara. Nie ma czegoś innego, za pomocą czego mógłbyś to wziąć. Tak jak powietrze jest dostępne ogólnie, ale potrzebujemy płuc, żeby nim oddychać. Bez płuc powietrze jest niczym dla nas. Po co komu powietrze, jak ktoś nie ma płuc? Po co to komu? Nikt nie zaprzeczy, że nie ma powietrza. Człowiek bez płuc, tak? Nie może powiedzieć, nie ma powietrza, ono nie istnieje. Ono istnieje. Błogosławieństwo jest dane. Ono się wydarzyło w pewnym sensie. Zaistniało, jest dostępne. Ale dla kogo? Dla ludzi wiary.
3:10, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Wszyscy, którzy polegają na dokonywanych uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Każdy człowiek, który polega na wykonywaniu uczynków prawa, jest przeklęty, czyli jest zatrzymany jego rozwój. To człowiek zatrzymany. To człowiek zatrzymany. Prawo to nie jest, jakby my nie możemy określić prawa na zasadach, że to jest 10 przykazań. Czy też nawet ujmując 10 przykazań, my nie możemy określić tych 10 przykazań jako tej takiej formuły jedynej wypowiedzianej i to jest wszystko. Że ona tylko taka jest, jak brzmi. Bo to tak nie jest. Nikt z nas nie lubi zła. Nikt z nas nie lubi, kiedy dzieje się zło. Nikt z nas nie lubi, gdy ludzie przekraczają pewne granice. Nikt z nas tego nie lubi. I nam się wydaje, na poziomie nawet podświadomości, że kiedy my przekraczamy jakąś granicę, nie stosujemy się do pewnego prawa, to ta sytuacja powoduje u nas jakiś problem. I teraz, ten rodzaj poglądów pakowuje człowieka pod przekleństwo. Ten rodzaj poglądu, ten człowiek ma zatrzymany wzrost. Na przykład, ja podam pewne brutalne przykłady. Idzie chrześcijanin na ewangelizację, głosić Ewangelię. Po drodze wdał się w bójkę, zasztyletował człowieka. Nie dlatego, że ten człowiek do tego stopnia podzielny. Nie dlatego, że ten człowiek się na niego rzucił i zagroził jego życiu. Tylko dlatego, że ten chrześcijanin uległ pobudzeniu emocjonalnemu z uwagi na to, że na przykład tamten się zachował niegrzecznie, nieuprzejmie, spojrzał krzywo czy coś w tym rodzaju. I totalną patologię. Czy ten chrześcijanin w jakikolwiek sposób przestał funkcjonować jako Boży Syn? Nie. Nie. Dwa. Czy namaszczenie w jakikolwiek sposób u niego się zmniejszyło, czy nie? Nie, nie zmniejszyło się. Czy kiedy pójdzie teraz na ewangelizację i będzie głosił Ewangelię, to będą się nawracać ludzie, czy nie? Będą. Może uzdrawiać? Może. I może wskrzeszać? Tak. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten uczynek w ogóle nie wpłynął na tego człowieka. Chcę, żebyście zrozumieli głębię znaczenia. Jednak, jeśli ów chrześcijanin jednym ułamkiem swojego umysłu skupi się na tym, co zrobił, z automatu wypadnie z systemu użytkowania błogosławieństwa. On się już nie będzie nadawał w ogóle do niczego. Spójrz teraz. Żyjesz sobie jakoś. I następuje w twoim życiu coś, co jest patologiczne, jakiekolwiek. To jest nieważne, czy to jest z uwagi na grzech bezpośredni, czy to jest z uwagi na jakąś opresję demoniczną. To jest nieistotne. Istotą rzeczy jest to, że zaczynasz się skupiać na jakiejś formie przestąpienia przez ciebie prawa. No bo tak też zrobiłeś. Cudzołożyłeś, ukradłeś, uległeś samoponiżeniu, czemukolwiek. Wystarczy, że ty uznasz siebie za przestępcę prawa i automatycznie wchodzisz pod przekleństwo. Automatycznie. Zobacz, co to jest grane. W ogóle filozofia, która jest nam podawana, to jest filozofia taka, że
pod przekleństwo się wchodzi w wyniku czegoś, że się coś zrobiło złego. Prawdą jest to, że pod przekleństwo się wchodzi, gdy się uzna siebie, czyli osądzi się siebie, jako przekraczającego prawo człowieka. Jeśli uznajesz, że zrobiłeś coś złego, posłuchaj, coś bardzo ważnego wam powiem teraz. Jeżeli ty uznajesz siebie za człowieka, który zrobił coś złego, rozumiesz, określasz tak siebie i nie jest to ta pierwotna pokutna myśl, bo ta pierwotna pokutna myśl, że coś zrobiliśmy złego, jest naturalną rzeczą. Kiedy na czas o pokucie, to o tym mówimy. To jest naturalne. Czyli oceniamy sytuację, prawda? I co robimy? Pokutujemy. Ale o ile ty po prostu uznasz siebie jako człowieka, który przekroczył jakieś prawo i zaczniesz siebie tak określać w sobie, tak? To ty jesteś człowiekiem z automatu przeklętym. Ty już jesteś niezdatny w ogóle do życia. Rozumiesz? Niezdatny. Ja popełniłem bardzo wiele przestępstw w życiu, bardzo dużo. I ja w ogóle byłem, pewnie znacie różnych ludzi, pewnie też mieliście różne wy doświadczenia, ale ja miałem, ja czasami jak opowiadam niektórym ludziom o moich różnych rzeczach, co ja robiłem, to słuchają tego i mówią, kurczę, człowieku, co Ciebie pędziło w tym kierunku? Ja tak od małego robiłem różne takie rzeczy, wiesz? I ja byłem mega przez różnych ludzi, była taka chęć ludzka, aby wprowadzać mnie w system potępienia. Rozumiecie? W system potępienia. Poza tym ja się przyznawałem do masy rzeczy na forum. Na forum. Ja publicznie mówiłem o swoich upadkach. O moich upadkach w ogóle, o zboczeniach seksualnych, o w ogóle różnych rzeczach. Publicznie o tym mówiłem. Dzisiaj są ludzie u nas w kościele, którzy kiedyś na mnie wieszali psy. Krzyczeli w ogóle, wiesz, wyzywali. Dzisiaj są w naszym kościele, oddają chwałę Bogu i jestem z nami pastorem. Ale oni wyciągali mi te brudy. Oni kiedyś mi wyciągali te brudy, nie? I krzyczeli w ogóle o tym, co mówiłem na forum lata temu, nie? A chcąc wprowadzić mnie w potępienie, wielu ludzi chciało mnie wprowadzić w potępienie, ale wiedziałem jedną rzecz. Ja nie opieram się na żadnym prawie. Nie ma prawa dla mnie. Nie ma dla mnie prawa. Ponieważ list do Galacjan 3:10. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Prawa różne są. Nie chodzi o to, że bierzemy tylko te suche 10 przykazań, bo tam w ogóle było 10 przykazań i 600 ileś przepisów do tych przykazań. A poza tym zakres tych przykazań był potężny. 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 Potężny, rozumiecie? To była taka orka z tymi przykazaniami. Rozumiecie? Egzekucja tych przykazań. Egzekucja. To była w ogóle... Tam w ogóle musiałeś ja was o tym uczyłem, za byle co składać ofiarę. Rozumiesz? Tam w cudzysłowie pierdnąłeś nie w tym tonie, co kapłan powiedział i ty musiałeś złożyć w ogóle jakiegoś ptaka za to. Rozumiesz? Tam nie było tak w ogóle, wiesz o co chodzi. Ty żeś szedł ulicą i usłyszałeś przekleństwo usłyszałeś, rozumiesz? I to ty musiałeś iść złożyć ofiarę. Bo miałeś powiedziane w synagodze, że jak ty usłyszałeś przekleństwo, usłyszałeś, szedłeś po ulicy i ktoś tam przeklął, powiedział w ogóle, przeklął do naszego wulgaryzmu, że tylko przeklął, powiedział w ogóle zgiń, przepadnij, tam powiedział do kogoś. Ty to usłyszałeś, zgiń, przepadnij, to ty musiałeś złożyć ofiarę, bo w innym wypadku to cię wywalało z prawa do uczestniczenia w życiu synagogi. Tak ludzie mieli zmasakrowane wnętrze prawem.
Oni cały czas byli elektryczni. Tam cokolwiek się u nich działo, to wmawiano im, mówiono. I to jest wynik tego, że mówi, ty nie przestrzegasz prawa. Nie masz dziecka, bo nie przestrzegasz prawa. Kłopoty masz, bo nie przestrzegasz prawa. To masz, bo nie przestrzegasz prawa. I to, ja nie mówię, że to nie było prawdą. To nie chodzi o to, że to nie było prawdą. Chodzi o to, że Chrystus załatwia ten temat. Dla nas skończyła się epoka przestrzegania prawa. Nie ma dla nas żadnego potępienia przestrzegania, nie ma dla nas kodeksu. No nie ma kodeksu. Prawidła Boże, one są informacjami o funkcjonowaniu duchowej rzeczywistości. Jeżeli nie życzysz sobie, tak, funkcjonować w tych prawidłach, to nie miej pretensji do nikogo, bo to są twoje prywatne wybory. Rozumiesz, o co chodzi? Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że Bóg w jakikolwiek sposób wycofuje się z twojego życia. Tylko ty wycofujesz się w ogóle z prawideł Bożych. No wykolejasz się, no twoja prywatna rzecz, że ty się wykolejasz. Natomiast Bóg nie ma z tym nic wspólnego, nic nie ma z tym wspólnego Bóg. Nie ma, że on odbiera coś, przestaje dawać, przestaje błogosławić, przestaje coś tam. Takiego czegoś nie ma. Tak coś nie istnieje w ogóle. Powiem więcej, skupianie się na najdrobniejszym elemencie prawa, jako tego, że się przestępuje to prawo, natychmiast w ogóle działa na ciebie niszcząco, bardziej niż jakakolwiek inna rzecz. I to się dzieje na przeróżnych poziomach. Na przeróżnych poziomach. Rozumiesz? Zobacz. Bo ja bym mnożył te przykłady, to będzie tego za dużo. Przeczytaj mi 3:11. A że przez prawo nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Oczywista. Ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Człowiek Boży to człowiek funkcjonujący na podstawie zaufania. To ufamy Bogu. Ufamy Mu. Nie, to jest bardzo ważna rzecz, że to jest kwestia zaufania. Człowiek wiary to człowiek ufający Bogu. Ufający. To jest o wiele większa sprawa niż człowiek, który się przykłada do przestrzegania przykazań. Człowiek przykładający się do przestrzegania przykazań, to on po prostu bierze pewien kodeks i on mówi, tak, ja stosuję te rzeczy. A tutaj jakby, a Bóg mówi, ale mi w ogóle nie o to chodzi, żeby to było tak. To chcę, żebyś ty ufał mi. W co mam ci ufać, Panie? Nie w co, tylko mi. Czy ty mi ufasz? Mi. Bo to nie jest wiara w co. Sprawiedliwy mój z wiary w coś żyć będzie. To jest sprawiedliwy, który ufa Bogu. Słowo pistis, to jest kwestia zaufania Bogu, zaufania osobie Boga. Tak jak się ufa drugiemu człowiekowi, czy ten drugi człowiek cię nie zawiedzie, czy ten, bo pytanie, jak poznajesz się, wchodzisz w interakcję z drugim człowiekiem, czy ty mu ufasz w coś? To nie ma, że mu w coś ufasz, bo ty nie znasz go jeszcze nawet. Ty musisz zaufać człowiekowi. Okej? Okay? Bo spotykają się młodzi ludzie ze sobą, chcą się pobrać, oni muszą zacząć obdarzać siebie zaufaniem. Oni nie wiedzą o sobie wszystkiego. Oni nie znają każdego swojego... jakby, oni nie mogą wiedzieć, jak oni postąpią kiedyś. Oni nie mogą tego wiedzieć, jak nawzajem. Oni muszą sobie zaufać. To jest bardzo złożone rzecz. I teraz patrzcie. Im więcej przeszliśmy zawodów w relacjach między ludźmi, to właśnie tym bardziej trudno jest zaufać kolejnemu człowiekowi. Ale to się nie zmieniło. Ty musisz zaufać człowiekowi. Jak nie chcesz być sam w życiu, to musisz zaufać. No. Nie przejdziesz tej granicy. No. To nie ma czegoś takiego, że ty wykalkulujesz sobie, w ogóle teraz obejrzę go, będę go oglądać 5 lat i zobaczymy, co tam. Nic nie zrobisz, bo to tylko... Ty wchodzisz automatycznie w przekleństwo. Ty nie zdiagnozujesz człowieka. Ty nie prześwietlisz człowieka. Ty musisz mu znowu zaufać. Ty powiesz, to ile mam ufać?
do końca tego, co się nazywa dzisiaj. A jak zostanę znów zawiedziony? A dlaczego robisz założenie takie? Czemu zrobisz założenie? Czemu robisz założenie, że zostaniesz zawiedziony? No bo zostałem zawiedziony. No przecież człowieku stare przeminęło. No może byłeś być zawiedziony 500 tysięcy razy, a teraz 500 tysięcy pierwszy się kontakt nawija. Ktoś powie, to jest naiwność. Nie, to pistis. Pistis. Niestety. No to jest. W ogóle ludzie tego nie mogą przejść. Dlatego ludzie podprogowo szukają prawa zawsze jakiegoś. Prawa, prawa, prawa. Zobaczcie. Ludzie mówią tak, ufamy Bogu. Tak? Agata pieprznęła Biblią, rozwaliła te pismo. Koniec. Już w ogóle kupa ludzi mówi, to ojejku, pismo się rozpadło. No to co, że się pismo rozpadło? Jak Mojżesz pieprznął tablicami z 10 przykazaniami, proszę Ciebie, to nie było problemu, nikt na Mojżesza, proszę Ciebie, hejtu nie robi. Człowieku. Ta Biblia, którą ja kupiłem, to Chińczycy ją drukowali, rozumiem, o co chodzi. Pan to napisał Bóg palcem. 10 przykazań Bóg palcem napisał. Rozumiesz? 2 razy w ogóle w historii, w ogóle wszechświata jest napisane, że Bóg coś napisał. Raz to, a drugie, że ktoś tam Jezus bazgrał palcem po ziemi, jak chcieli, proszę Ciebie, tą prostytutkę tam skasować, tak? Ja nie wiem, dlaczego na Mojżesza nie ma hejtu. Się nikt nie przypieprza do Mojżesza, że rozwalił 10 przykazań człowieku. Bóg napisał, a w ogóle, a o to chodzi, a Bóg, to jest drugie napisze. Że tam skrople drugi raz, wiesz, o co chodzi? Tablic Ci u mnie dostatek. A rozumiesz, że to schodzi. W ogóle nie ma, z tym nie ma problemu. A teraz zobacz, od razu, gdzie jest zaufanie? Co to jest zaufanie? Nie, to jest pewne prawo. Istnieje w człowieku jakieś prawo. I to prawo, tak, daje mu sygnał wewnętrzny, tak, to prawo mu daje sygnał wewnętrzny, że jeżeli ty zgodzisz się z tym czynem, tak, winien będziesz też tego czynu. To jest prawo. Co się stało z ludźmi? Natychmiast się cofnęli, czyli co? Weszli pod przekleństwo. Człowieku. O prawo nie. Od razu pod przekleństwo. Co się stało? Autobuchem przejechało. Jak to co się stało? Nic się nie stało. No nic się nie stało. A kto to, o co chodzi? Mam następną Biblię. Kocham Biblię, człowieku. Ja mam w domu Biblię. Ja mam w domu tyle Biblii, że się w pale nie mieści. Człowieku, ja mam Biblię w ogóle, wszystkie. Od hebrajska po hebrajsku, poza obrazkami, człowieku, no. Wszystkie mam Biblię, jakie potrzebne są do życia i pobożności. To w ogóle rozumiesz, o co chodzi. To jedna się rozwala, biorę drugą, tak? To jest proste. W kraju, gdzie Biblia jest legalna, jest mniejszy odsetek ludzi narodzonych na nowo niż w kraju, gdzie nie jest legalna. Ale oczywiście, że w ogóle to jest żaden problem. Chodzi mi, że prawo, ja chcę wam pokazać szeregi praw. Praw. A jak ja bym dupę tam pokazał na przykład na tym, proszę Ciebie, na tym nabożeństwie, tak? I zaśpiewałbym, proszę Ciebie, o dupa mija, o sodomija na przykład. I co by było, tak? I powiedział, tak mówi Pan. Tak mówi Pan. I co bym zrobił? Nic innego niż Izajasz, bo Izajasz z koło tu po 2 lata chodził. Nikt się nie przypieprza do Izajasza? Dlaczego się do mnie mieliby przypieprzyć? Dlaczego? Czemu Izajasza nikt nie zhejtuje? Że 2 lata na go chodzi. Izajasz prorok. Tylko się go cytuje. I się nie mówi, że proszę Ciebie, że narcyz, że proszę Ciebie jakiś inny, tak? Nie mówi się. Że ekskibicjonista. Nie pisze się, proszę Ciebie, prorok Izajasz ekskibicjonista. Się nie pisze. Tak? Ale zrób taki numer tutaj, bo jest prawo, się dupy nie ogląda. Dlaczego? Z czym masz problem? Gdzie w tobie jest to prawo? Dlaczego jest w tobie takie prawo? Skąd je wziąłeś to prawo? Dlaczego się go trzymasz? Dlaczego się go trzymasz? Czemu masz taki ból? Czemu ból taki masz? Co to w ogóle dla ciebie jest? W mojej Biblii jest napisane, że wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. Czyli natychmiast robią krok do tyłu, cofają się. Rozumiecie, jaka to jest tragedia w ogóle życiowa? Tragedia. A to są prawa, bo się robi tak, a
A nie tak, jest szereg praw. Szereg praw. Teraz jest takie prawo, że się tak siedzi. Takie są prawa, że mamy krzesła. Tak? Przecież to nie jest biblijne w ogóle to krzesło. Jezus leżał, leżał, oni leżeli. Jezusowi by do tej świętej głowy nie przyszło, żeby siedzieć na spotkaniu. No. Oni leżeli na spotkaniu. Leżeli. A jak jedli, to całkiem leżeli. Podpierali się jedną ręką obok siebie, leżeli. Rozumiecie? To w ogóle były takie rzeczy. Ale to... Bo to są prawa. Szeregi praw. Praw. To nie oznacza, że tu trzeba wyrzucić to prawo, zostać anarchistą. Nie, nie jesteśmy anarchistami. To nie o to chodzi, że my anarchiści. Chodzi o to, jakie jest podejście serca do zjawiska. Anarchiści też mają prawo. Też mają prawo, oczywiście. Oczywiście, że też mają prawo. Tak samo jak ateiści wierzą, no, że Boga nie ma. To trzeba uwierzyć. Rozumiesz? Bo to ani nie może go udowodnić, ani nie można udowodnić, że on jest. No, to musi to połączyć z wiarą. Tak samo jak każdy ateista musi połączyć z wiarą fakt. Jak jest takim jednym rozmawiam, mówię, przecież człowieku, zrozum, że ty jesteś wierzący. Ja nie jestem wierzący. Ja mówię, jak nie jesteś wierzący? Jedziesz autobusem, jeżdżę. Mówię, dajesz dmuchać kierowcy, palonik nie daje. Ja mówię, przez wiarę jedziesz, że jest trzeźwy, tak? Bo to jest pewność, czego nie widzisz. Masz dowód na to, że kierowca jest trzeźwy? Nie mam. Ja mówię, o co chodzi? Wierzący jest. Jeszcze kroki zostaniesz bratem. A więc nie pieprz mi, że ty nie wierzysz, że wszystko trzeba udowodnić. Rozumiesz? Ponieważ ty wierzysz, okazuje się, kolego ateistą. Sorry. Rozumiesz? I widzisz, to są w ogóle, to są takie w ogóle historie wszystkie, nie? Bo ja chcę tutaj pokazać bardzo ważną rzecz. Ludzie wiary, to są ludzie realnie się rozwijający. Żyjemy w świecie, w którym funkcjonują różne prawa. Okej. Tak? Tylko chodzi o to, że to nie może nas zdominować. To nie może być coś, co nam wytycza kierunek. To nie może nam stanąć w miejscu kontaktu z Bogiem. To nie może nam dawać w głowie najdrobniejszego impulsu, że trzeba się z tym liczyć, aby Pan gdzieś nam błogosławił. Nie! To nie o to chodzi. Funkcjonujemy na podstawie zaufania. Żeby ufać, to trzeba być blisko. Bliziutko. To nie ma w ogóle żadnego. Ludzie prawa są na odległość. Oni mają kodeks. Kodeks. To wolno, a tamtego nie wolno. To trzeba, a to nie trzeba. Za to nagroda, za tamto kara, kropka. I to wyklucza, to jakby to powoduje, że nie muszą być blisko. No to nie trzeba być blisko. To nie trzeba być blisko. System prawny powoduje, że nie musisz być blisko. Ludzie nie chcą być blisko. W ogóle bliskość to jest taki temat, że się w parę nie mieści, się bliskość różni. Bliskość. W kościele bliskość, proszę ciebie, to jest tak znana, rozumiesz? Jak nie wiem, co w ogóle, jak fizyka kwantowa. Taki temat bliskości jest. Dlaczego takie? Przecież ja w ogóle nie wierzę, że ludzie są blisko Boga, jak nie są blisko siebie. Bo to jest kit jak beret. Jesteś tak blisko Boga, jak jesteś blisko drugiego człowieka. Proste. Jesteś tak daleko w relacji z Bogiem, jak jesteś daleko od relacji z drugim człowiekiem. Tak. To jest wprost proporcjonalne. To nie można. To już Jan w ogóle mówi, to się mówi, kłamcu jesteś, jak ty mówisz, że kochasz Boga, jak ty brata nie kochasz. Rozumiesz, o co chodzi? O, kocham brata. No ja widzę, kochasz brata, na odległość prawnie. Należy ci się, bracie, to ode mnie, należy ci się to ode mnie, należy ci się szacunek, należy ci się to. Rozumiesz, o co chodzi? Weź. Należy ci się to 6 razy aleluja i 2 razy chwała Bogu. To ci się, na to ci się należy. Oddaj, co ci się należy. Wiesz. To jest w ogóle chore. Żeby ufać, trzeba być blisko. Trzeba ruszyć w bliskość. W ciemno. W
ciemno, ruszamy w bliskość. Tam powoduje, tam następuje reakcja zaufania. Sprawiedliwy mój przez zaufanie żyć będzie. Sprawiedliwy mój przez zaufanie, przez to, że on będzie mi ufał. Żeby on mi ufał, on musi być blisko. Nie istnieje żadne oglądanie mnie z odległości. Nie ma, że prawo. Że on przestrzega prawa. Nie ma. Ludzie w ogóle mylą się w ogóle w tym wszystkim. Galacjan 3,19 mówi tak. Czymże jest więc prawo? Zostało ono dodane. Podkreślam słowo dodane. Zostało ono dodane z powodu przestępstw. Aż do przyjścia potomka. Aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów, zostało ono dane przez aniołów do rąk pośrednika. Czyli prawo zostaje nam nadane, inaczej, zostaje dane ludzkości z powodu przestępstw. Ono nie zostaje dane, tak, po to, aby być blisko z Bogiem. Ono w ogóle nie jest dane, żeby żyć z Bogiem. Z powodu przestępstw. Wprowadza się prawa, reguły, zasady. Z powodu przestępstw. Prawo zostało dane z powodu przestępstw. Ono nie zostało dane po to, aby na podstawie tego prawa budować w sobie przestrzeń bycia Bożym człowiekiem. Ja przestrzegam prawa. Ja jestem uczciwy. Ja jestem porządny. Ja jestem dobry. I co z tego? Co ty sobą prezentujesz przez to? Przez to jesteś Boży? Bo jesteś dobry? Bo przestrzegasz praw? Bo przechodzisz przez pasy? Bo nie jeździsz za szybko? Bo jesteś taki, czy jesteś inny? Jakim prawem, powiem w taki sposób, tak, domagasz się, tak, przestrzegania przez Boga praw, które ty przestrzegasz? Skąd wziąłeś to prawo? Ja mam napisane, że ono działało do czasów przyjścia potomka. Przychodzi potomek. Zamyka temat. Mówi, teraz rozpoczął się czas bliskości. Ludzie wiary to ludzie bliskości. Ludzie bliskości. Jak jesteś blisko, tak? Jak jesteś bliziutko, to ty w ogóle trybisz. Jak jesteś daleko, to ty nie trybisz. Ludzie, którzy są daleko, nic nie trybią. Jezus po zmartwychwstaniu idzie drogą do Emaus. Idzie dwóch jego uczniów, tak? On do nich podchodzi, okej, i mówi: o czym to rozmawiacie? A oni na niego patrzą i: czyś ty jedyny pątnik w Jeruzalemie, nie wiesz, co się stało? Tak? A i to jest mistrzostwo świata. A on mówi: co? Czujesz klimat? Ale o co wam chodzi? W ogóle wiesz. Tak? I oni mówią: no jak to co? Męża potężnego, proroka wielkiego, Jezusa ukrzyżowano i zabito. Tak? Jaka jest odpowiedź jego? Głupi. Patrzy na nim i mówi: głupi i gnuśnego serca, żeby nie uwierzyć, co powiedzieli prorocy? Rozumiesz? Żeby nie uwierzyć, dalej nie trybią, nic nie trybią, nic nie trybią. Dlaczego? Bo w ogóle daleko są. Idzie z nimi do domu, siada i zaczyna łamać chleb. Ja pamiętam, jak to czytałem po raz pierwszy, a Duch Święty mi do niej powiedział: wiesz, dlaczego otworzyły się im oczy? Bo pękło w nich ciało. Po łamaniu chleba go poznali. Cielesność. Złamane ciało. Cielesność przeszkadza w prawidłowym widzeniu. Cielesność. No ja po łamaniu chleba, łamie chleb, pęka ciało, pęka cielesność. Rozumiecie? I on zaczyna, i oni zaczynają widzieć. Wow! O co chodzi? Mesjasz, żywy.
Dlaczego oni go nie poznali? Bo oni nie wierzyli, oni nie byli na tyle blisko prawdy, żeby móc wierzyć. Oni nie brali pisma i nie czytali w tym piśmie o tym, kim jest Mesjasz, tylko oni czytali o prawie. Co trzeba, co nie trzeba, co wolno, co nie wolno. Jakim trzeba być, jak trzeba chodzić, jak trzeba się ubrać, jak trzeba to, jak trzeba tamto. To ich interesowało. A on mówi, głupi, gruźnego serca, żeby nie rozpoznać, co o mnie mówili prorocy. To chodziło o niego. Tu chodzi o zaufanie. Sprawiedliwy mój, ufał mi będzie. Sprawiedliwy mój, ufał mi będzie. Galacjan 21-22. Trzeci rozdział. Czy więc prawo jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem zostało nadane prawo, które może ożywiać usprawiedliwienie, byłoby istotnie z prawa. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Prawo nie przynosi życia. Prawo nie przynosi życia. Prawo przynosi porządek, ale nie życie. Zrozumcie, bardzo ważną kwestię. Prawo przynosi porządek, ale nie życie. Będziecie w swoim chodzeniu z Bogiem stawali przed ustawicznymi wyborami między życiem a porządkiem. Nie mylcie życia z porządkiem i porządku z życiem. Życie to nie jest porządek. Porządek to nie jest życie. Może istnieć połączenie na jakimś odcinku porządku i życia, ale to jest jak z kwadratem i prostokątem. I tak, z kwadratem i prostokątem, że każdy kwadrat jest prostokątem, ale nie każdy prostokąt jest kwadratem. W życiu, tak, może zaistnieć formuła porządkowa i jest okej. Ale zachodząc od strony formuły porządkowej, nie mamy żadnego dowodu na to, że nastąpi życie. Uporządkowanie swojego życia, tak, nie oznacza, że wpłynie tam boskie życie. Prawo przynosi porządek. Ale prawo nie przynosi życia. Tu jest napisane, gdyby prawo przynosiło życie, to usprawiedliwienie by było na podstawie prawa. No ono nie jest na podstawie prawa. Bo ono życia nie przynosi. Życia nie przynosi. Nie przynosi życia. Można sobie poukładać różne sprawy. Chrześcijanie zaczynają wielokrotnie, wchodzą w system Kościoła, zaczynają układać, jakby porządkować sobie życie. Ja mówię, najpierw, zanim zaczyna się porządkować życie, to się idzie w bliskość. Idź w bliskość, tak? A zobaczysz wszystkie demony w twoim życiu. Wszystkie zaburzenia. Cały syf, całą patologię. Proszę bardzo, idź w bliskość. Idź z tym stanem, w którym jesteś, w bliskość. Idź przed Pana, idź. Zobaczysz, co tam się będzie działo. Zawsze jest najpierw zaufanie do Boga, a potem następuje porządek ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba. Nigdy odwrotnie. Nigdy. Ja się przyglądam na ludzi, na przykład, z którymi prowadzę różnego rodzaju terapię i to są dwa rodzaje ludzi. Jedni to są tacy, którzy przychodzą i chcą porządkować swoje życie. Chcą porządkować swoje życie. I oni te życie zaczynają porządkować, tylko kurczę, jakoś im się nie wiedzie, no. Ciężko im cholernie, mówię człowieku. A inni, oni przychodzą i przez pewne okresy czasu ja widzę, że nic się nie zmienia. Nie zmienia się, nie zmienia, ale ci ludzie brną w bliskość. Jak oni idą w tą bliskość, tak? To często, tydzień, dwa, trzy, łup, dziękuję bardzo. Człowiek stoi na nogach. Momentalnie. Ostatnio do jednego chłopaka z kościoła podszedłem i mówię, wiesz co, jestem dumny z ciebie. Dumny w ogóle z tego, co zrobiłeś ze swoim życiem. Naprawdę, mówię, doceniam to, widzę w ogóle, jak wziąłeś pewne rzeczy, tak, jak należy. Jesteś torpeda, mówię. Facet przez rok przychodził do mnie i w ogóle był rozwalony, ciężko w ogóle. Ja miałem z nim ciążkę, to ciągle to samo mieliłem, tak?
Ale on parł na bliskość, Tak? Budował zaufanie. Ja potem patrzę, tydzień po tygodniu, pum. Człowieku, życie sobie układał. Parę tygodni. Parę lat nie mógł tego zrobić. Rozumiecie? W parę tygodni. Opa, inny człowiek. Prawo nie przynosi życia. Prawo przynosi porządek, ale nie jest życie. Wiecie, co to jest za porządek w ogóle, który przynosi prawo? To się nazywa tak zwany porządek śmierci. Porządek śmierci polega na tym, że wiemy, co niszczy, tylko nie wiemy, jak to zatrzymać. My doskonale wiemy, co jest nie tak, ale nie posiadamy niczego, co by pomogło nam to zatrzymać. Ja znam wielu chrześcijan, którzy wiedzą, co jest nie tak, tylko nie posiadają, tak, umiejętności zatrzymania tego zjawiska. To są tak zwani szczerzy bracia i siostry. Szczerzy są. Tylko dalece od prawdy, bo kiedy ja na przykład mówię do tego człowieka, musisz wejść od strony zaufania do Boga. Wejść od strony zaufania. Powiedz, ufam Ci, Panie. Na przykład on mówi, że jesteś wart tyle, ile krew jego syna. To znaczy, że w ogóle jesteś bardzo wiele wart. Wejdź od strony zaufania i powiedz, Boże, zgadzam się z Tobą, jestem bardzo wiele wart. A ktoś by mówi, ale ja się nie czuję taki. Ja mówię, ale wejdź od strony zaufania, idź do Boga i powiedz, tato, zgadzam się z Tobą, że jestem bardzo wiele wart, tyle co Jezus. Idź do Boga i to powiedz, zgódź się z Nim, zgódź się, zaufaj Mu. Powiedz, Duchu Święty, ufam Ci, że jestem tyle wart, co Jezus. I teraz w ogóle nie biorę pod uwagę tego, co czuję, nie biorę pod uwagę tego, co mówię, tylko ja się w ogóle z Tobą zgadzam. Ja Tobie ufam. Zobaczcie, sprawiedliwy mój zwierzę będzie. Wiecie, to się zacznie dziać z takim człowiekiem, który zaufa Bogu w to, że jest wartościowy? Moc zacznie się manifestować w jego życiu. Moc. A wiecie, co się będzie działo z człowiekiem, który będzie cały czas analizował system niedowartościowania? On będzie bardzo dobrze wiedział, jak on się czuje, jak on myśli. Będzie znał każdą swoją patologię. Rozumiecie? I będzie tak żył dzień po dniu. Będzie bardzo uporządkowany porządkiem śmierci. Zawsze, kiedy go zapytasz, on ci powie, co mu brak. On ci zaraz wyjaśni. Jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam tego, jeszcze jestem za mało odważny, jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam objawienia, jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam tego. On wszystko wie. Ktoś powie, czy to jest, to taki szczery brat. Ja mówię, co z tego, że nie jest szczery. Powiedz, co mnie po szczerych braciach? Co mnie w ogóle, jak szczerość, to nie jest prawda. Skąd taka filozofia, że szczerość to prawda? W ogóle nie rozumiem. Prawda to jest Jezus. Prawda to jest w ogóle osoba. Można być szczerym, opowiadając o swoich patologiach, ale w ogóle Bóg nie wie, o co tobie chodzi. Czyli ty jesteś szczery, ale nieprawdziwy. Tak? Porządek śmierci. To przynosi prawo. Porządek śmierci. Egzekwowanie prawa przynosi śmierć. Egzekwowanie prawa przynosi śmierć. Pogadać Ci przykład? Dam Ci przykład. Małżeństwo na przykład. Małżeństwo, taki przykład jest. Jedno postąpiło źle wobec drugiego. Mąż zawiódł żonę. Zawiódł ją. Źle zrobił. Ona ma rację, on nie ma racji. Teraz posłuchajcie. Porządek prawa jest taki, że on ma w tej chwili przyjść do niej, przeprosić ją, a ona ma prawo się tego domagać. Tak należy zrobić. A teraz wam pokażę, jak wygląda sytuacja, kiedy są to ludzie, którzy żyją na podstawie wiary czy zaufania. Ona została zraniona. On jest tym, który zrania. Powiedzcie wam, jak wygląda rzecz w porządku, w tak zwanym porządku życia? Przeprasza silniejszy, a nie ten, co jest winny. Ktoś mówi, co to za filozofia? Ja mówię, ale działa. Działa. System prawa mówi, przeprasza ten, który jest winny.
Ale zrób inaczej. Ktoś cię zrani. Ktoś cię uderzy. Przyjdź do niego. Ty przyjdź do niego. I powiedz do niego tak. Wybacz mi, że nie byłem zbyt silny, aby cię zatrzymać. Wybacz mi. Zobaczysz, co się stanie z tamtym człowiekiem. Zobaczysz, co się stanie w jego umyśle, co się stanie w jego sercu. Zrób to szczerze. Zrób to prawdziwie. Jakby co to jest? Ha! Kto więcej ma, od tego więcej się wymaga. Kto więcej ma. Kto więcej ma. Egzekwowanie prawa zawsze będzie przynosiło napięcie, śmierć. Rozumiecie? Zawsze. I ja nie mówię, że w sferze fizycznej, w każdej dziedzinie my się mamy nie domagać pewnego rodzaju konsekwencji od ludzi. Mamy, prowadzimy firmy, działania, różne rzeczy. To nie o to chodzi, że nie mamy rozliczać kogoś. To chodzi o to, co ty z sercem swoim robisz. Co ty w środku w ogóle masz. Co ty w ogóle masz w środku. Czy ty masz tam porządek śmierci, rozumiesz? Czy tam funkcjonują prawa życia? Jak jesteś blisko Boga, jak żyjesz w zaufaniu do Niego, to wiesz o tym, tak? Że to nie jest Bóg, na przykład, który w ogóle wymaga od ciebie, żebyś Go przeprosił za coś. On ma tak wywalone na twoje przepraszam, że w ogóle nie pytaj. Bo on grzechu nie widzi. Bo on grzechu nie widzi. Pytanie, dlaczego ty widzisz? To jaką ty masz pozycję, że ty grzech widzisz u drugiego człowieka? To jest mocne. Ja sobie te pytania musiałem ja zadać. Czy dobrze to rozumiem, że prawo jest miarą pewnego rodzaju, znaczy w Nowym Przymierzu, pewnego rodzaju termometrem, który mierzy, ale tak naprawdę to łaska powoduje, że my rośniemy w nim, czy w ogóle... Oczywiście! Prawo zawsze myśliło coś... prawo w systemie Nowego Przymierza w ogóle jest do niczego, ono dalej sobie mierzy. Aha, czyli okej, okay, no... Natomiast ono w ogóle, to dla nas nie jest w ogóle miarodajna rzecz. Ja ci dam przykład. Okay. Pokażę ci, jak to działa. Ja, jako duszpasterz, z proroczym poglądem widzę masę rzeczy u ludzi. Naprawdę. I teraz tak. Niektórzy sobie myślą, szczególnie młodzi duszpasterze, że to rzecz polega na tym, że jak oni coś widzą, to trzeba powiedzieć. To trzeba powiedzieć, coś zrobić, zatrzymać i tak dalej, nie? Jakaż to jest w ogóle, jakieś to zwiedzenie wielkie. To jest wielkie zwiedzenie. Bóg wszystko widzi. Ale tam nie jest kropka postawiona. Ja o tym uczyłem w niedzielę teraz. Tak. To jest wszystko wiedzący Bóg. Tylko On sam sobie zakrywa oczy, tak? Świadomie na różne rzeczy. Mówię, czemu tak jest? No to jest w ogóle te chrześcijaństwo. No. To jest te chrześcijaństwo. Ja widzę mankamenty u ludzi i odwracam od tego oczy. Rozumiecie? A ktoś przychodzi do mnie, na przykład młody prorok do mnie przychodzi i mówi, to tego nie widzisz? Co on robi ten człowiek? Ja mówię, chodź tutaj. Widzę. To czemu nie ingerujesz? No bo nie chcę. Czemu nie chcesz go uratować? Bo on jest uratowany. To powinieneś go zatrzymać. Mówię, nie powinienem go zatrzymać. Nie mów do mnie, co powinienem, bo nie ty jesteś moim Bogiem. Ja przebywam blisko z moim Bogiem. Ja wiem, czy powinienem go zatrzymać, czy nie powinienem go zatrzymać. To, że widzę, to nie oznacza, że mam coś zrobić. Żebym ja coś zrobił, to muszę mieć dyrektywę od Pana. Ktoś powie, to ty nie zatrzymałbyś kogoś. Dlaczego miałbym zatrzymać kogoś? No nie zatrzymałbyś przestępcy, a ja nie wiem, czy ja bym zatrzymał przestępcę. Czy ja mogę zatrzymać przestępcę, a czy go zatrzymał, to ja nie wiem. Wiesz, bo w mojej Biblii jest napisane, kto świętnie się dalej uświęca, kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Ja nie wiem, czy jeżeli ja będę widział, że jest popełniane przestępstwo, będąc blisko mojego Boga i otrzymam informację od Boga, że kto kradnie, niech dalej kradnie, czy nie przejdę obok. Bardzo możliwe, że przejdę. A w innym wypadku, rozumiesz? Zaingeruję, podejdę do złodzieja, rozumiesz, mu powiem, nie kradnie. Jak do mnie prochnie, to mu złamię nogę w kolanie i zadzwonię na policję.
bo ja mam postępować na podstawie wiary, a nie na podstawie prawa. W jednym przypadku będzie tak, w drugim będzie inaczej. To jest w ogóle bardzo ważna rzecz, co teraz do was mówię. To jest w ogóle, rozumiesz? To nie ma prawa. Kto sprawiedliwy, nawet kto święty, niech nadal się uświęca. Kto grzeszy, niech nadal grzeszy, mówi Pan. W ogóle wiecie to, dlaczego teraz ja muszę słuchać? Pierwsze przykazanie. Kto z was pamięta? Słuchaj Izraelu. Amen. Słuchaj Izraelu. On mówi do nich. A dopiero potem podaje im to wszystko. Pierwsze. Ale tego nie zaufali. W kościele katolickim 10 przykazań zrobili. Cholera wie, czemu 10? Nigdy by tego 10, a nie 10, ale to 10 przykazań. Ale też nie wiem, czemu święta się nazywa Rorata. Tak, a nie wiem, to dla mnie są takie tajemne rzeczy w ogóle. Tajemnica wiary. Tajemnice wiary. Rorata. Natomiast dowiedziałem się, że ksiądz ma 33 guziki przytutane. Tyle co jest na lat. Właśnie. To się dowiedziałem takie. Ważna rzecz jest. Ważna rzecz jest, że my musimy zrozumieć filozofię prawa i filozofię łaski. Bardzo was proszę, zrozumcie to. To nie czyni nas niewrażliwymi, to nie czyni nas liberałami, to nie o to chodzi tutaj. To rozumiecie, o co tu chodzi? To nie tak. To nie czyni nas ludźmi niewrażliwymi na zło, na rzeczy, nie. To chodzi o zaufanie, tak? Które jest związane z bliskością, tak? I gdzie następuje słuchanie. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który ma mentalność prawniczą. Prawa, zasady, wszystko jest ok. Pogadaj wam parę rzeczy. Jedno na przykład, że mówi tak. Może wam już o tym mówiłem, nie wiem. Zrobić węża miedzianego, kto na niego spojrzy, tak? Będzie uzdrowiony, bo węże gryzą, tak? Co mówi wcześniej? Co mówi? Nie uczynisz sobie podobizny rzeźbionej. No co to jest? Tak Mojżesz siedzi, za głowę się trzyma. Ale powiedziałeś, że tam nie uczynię podobizny rzeźbionej. Teraz mi każesz podobiznę rzeźbioną uczynić? I jeszcze węża? Jeszcze węża mi każesz zrobić, jak tu tam węż, wążnik pogryzł, znaczy tam zwiódł w ogóle to węża. Mi każe... Co to jest? Dlaczego węża, człowieku? No przecież to nie musi być wąż, bo węże gryzą. Rozumiesz, o co chodzi? To może być wszystko. Wszystko. Tak? W ogóle dlaczego on takie coś robi? Ja chcę was pokazać, żebyście też widzieli proroczy ogląd tego zjawiska. To jest właśnie powód, do którego Agata Biblię roztrzaskała. Bo ludzie czytają i mówią, a tak jest napisane. Człowieku! Weź to czytaj, jak należy. Tu jest napisane w tym fragmencie przy na drodze do Emaus, że on im co robił? Wykładał pisma. Kto wykłada pismo? Święty Duch. Święty Duch nie wyłoży pisma, tak? To jest masakra, jak się je czyta. Masakra. To się dochodzi do takich wniosków, że się w pale nie mieści. Albo Święty Duch ci wyłoży pismo, które sam podyktował, rozumiesz? I przeprowadzi cię przez mankamenty w ogóle zaburzonych ludzi, którzy je pisali. Albo wpakujesz się w poważne tarapaty. Stanie się teoretykiem. Człowieku. I tutaj człowieku, i będziesz tak na bok odrzucał takie paradoksy, które są pro ciebie, ale nie czyń podobizny rzeźbiony, a potem może ich podobizny rzeźbiony. Tak? I będziesz w szoku, będziesz, o co tu chodzi? I wiesz, co będziesz robił? Pomijał, spychał, spychał. O, to tak się nie będę tym zajmował, bo co ukryte należy do Pana, tak? Co ukryte należy do Pana, najłatwiej tak w ogóle chlapnąć pozorem. Co ukryte należy do Pana. Chodzi o to, że boisz się stanąć twarzą w twarz przed tym paradoksem. Tak jak przed wieloma innymi się boisz stanąć twarzą w twarz. Że ten Bóg niekoniecznie jest Bogiem prawa. Że tu u Niego nie ma wszystkiego jak w zegarku. To w ogóle dziwny jest ten Bóg. Najlepiej to prorocy rozumieli. Oni to rozumieli najlepiej. Wychodzi w ogóle prorok i mówi w ogóle: jakże Pan miłuje swój naród, tak? Lecz
że naród ten go nie słucha, pozabija ich wszystkich. I w ogóle w jednym w ogóle, w jednym słowie, w jednym zdaniu mi podaje takie informacje w ogóle. Ten, bo rozumiem, bo ten prorok, on w ogóle przekazuje serce Boga, on nie przekazuje żadnych. Wielu myśli, że prorokcy to mikrofony Boga w ogóle były. To nie są mikrofony Boga, to w ogóle serce Boga było. Prorok to przedstawiał bicie serca Boga, bicie serca Boga. Tak? To bicie serca prorok przekazywał, a nie w ogóle mikrofon Boga się ludziom popieprzyło, ludzie myślą, że jak ktoś powie, jak ktoś mówi coś o przyszłości, to jest prorok. Wiesz? Bo to się prorokowanie nazywa, prorokowanie. Głupota. Prorok to był rytm Boga, rytm serca Boga, przekazujący w jednym zdaniu gniew, niezadowolenie, miłosierdzie, litość, w ogóle wiele o to chodzi. No serce Boga przekazywał w ogóle. Często te przecież słowa proroków, przecież wiecie jak proroków nazywano, to dziwacy są w ogóle, wariaci. Dziwni byli, dziwni. Dziwny naród. Bo oni byli blisko. Tak jak potrafili, byli blisko. Z wiary, do Habaku, wiesz, że ten tekst w ogóle tutaj jest u nas, to jest tekst Habakuka. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, nie? To ze Starego Testamentu jeszcze, w ogóle to objawienie jest w ogóle prorocze, to jest prorocza informacja. Cały czas. Prawo przynosi śmierć, ponieważ zastępuje ono świadomość człowieka. Patrz, człowiek, który mechanicznie przestrzega praw, to człowiek bez głębokiej świadomości. On nie analizuje, on nie zagłębia się, on nie szuka, nie puka, on ma prawo. On ma prawo. Rozumiesz, o co chodzi? On ma prawo. Ja nieraz gadałem z takimi w ogóle artystami, w ogóle nie. Mówię, zabiłbyś kogoś? Nie zabiłbym. Ja mówię, dobra, wchodzisz do mieszkania, człowieku, jakiś obtatuowany bydlak, proszę ciebie, właśnie gwałci twoją matkę i trzyma jej, proszę ciebie, nóż przy gardle, tak? A na ścianie wisi siekiera. Co mu powiesz? Uderz mnie w drugi policzek. Co zrobisz? Widzisz, jak twoja matka jest gwałcona. Rozumiesz, co zrobić? Ja nieraz słyszałem w ogóle, słuchajcie, jak ludzie opowiadali mi takie bzdury. Rozumiesz, o co chodzi? A ty co byś zrobił? Ja mówię, powiem ci, jak nie będziesz się nagrywać. Powiem ci, co ja bym zrobił. Bo ja sprawiedliwy pański jestem, z wiary żyję. Bym ci powiedział, to by mi duch, powiem ci to, Duch Święty by mi szepnął do ucha. Rozumiem. Niehumanistyczny, niereligijny Duch Święty. Słuchajcie. Wszystko, co zastępuje świadomość, która jest osobistego objawienia prawdy i poznania jej, przynosi śmierć. Wszystko, co zastępuje świadomość. Świadomość to jest twój przyjaciel. A świadomość wynika z bliskiego bycia z Bogiem, z ufania. Rozumiecie? Ja na przykład nie potrzebuję prawa, żeby być w małżeństwie. Ja nie potrzebuję wyjeżdżając z domu zostawić Agacie szeregu informacji, jak ma żyć, jak ma funkcjonować, co ma robić, proszę ciebie, w ogóle wiesz, o co chodzi. Czego jej wolno dotykać, a czego nie wolno dotykać, a my tak nie żyjemy akurat. Świadomość. Dzieci moje, im są większe, tym bardziej wprowadzam je w świadomość, a uwalniam od prawa. Rozumiecie? Do pewnego momentu, kiedy Wiktor sobie kiedyś popalał papierosy, kiedy wracał, wąchałem mu ręce. Kiedy doszedł do poziomu świadomości, tak? Już nigdy mu nie powąchałem ręki. Kiedyś przyszedł i mówi tak, nie powąchałem mi ręki dzisiaj. Ja mu w ogóle się przyzwyczaiłem do tego. Ja mówię, bo ja cię nie będę sprawdzał od dzisiaj, czy palisz, czy nie.
Ty już wszystko wiesz. Patrzy się na mnie. Ale jak to ja? My nie. A nie zapytasz mnie, mówię absolutnie. Koniec. Świadomość to twój przyjaciel. Świadomość. A prawo, ono czyni człowieka odporny na świadomość. Po co mam być świadomy, jak mam prawo? Wolno to, wolno tamto. Jak się przekroczy pewną granicę, to się dostanie w łeb. Jak się nie przekroczy, to będzie cacy. Bozia da coś tam, jakiś medalik. Rozumiesz, i poklepie, i po głowie, bo jesteś dobry. Prawo zastępuje świadomość. Osobiste objawienie prawdy i poznanie jej jest wynikiem zaufania, a nie prawa. Osobiste poznanie prawdy. Głęboka jakby więź z tym, który jest władcą wszechświata. Galacjan 3, 23 mówi tak: zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą prawa, dopóki wiara nie została objawiona. Prawo zamyka i trzyma pod strażą. Prawo zamyka i trzyma pod strażą. Człowiek, który opiera się na różnorodnych formułach prawa, on jest zamknięty i trzymany pod strażą. To jest w ogóle nieaktywny umysł. Nieaktywny. Jeszcze raz wrócę do tematu w ogóle rozwalenia tej Biblii. W ogóle ludzie, którzy są świadomi, to na to spojrzeli i powiedzieli: okej, ja rozumiem, o co chodzi. Człowiek, który był pod prawem, tak, rozumiesz? To ludzie, którzy się tutaj zbulwersowali, to wszystko ludzie pod prawem będący. Wszystko. To masy ludzi pod prawem. To policyjny kraj. Polska. To jest policyjny kraj, tylko w swoim... Ja to bym chciał, żeby to był kraj policyjny pod tytułem, żeby ludzie nie chcieli niszczyć. O, pod tym względem mieli taką bojaźń w stosunku do niszczenia innych ludzi. To by było piękne, żeby się trzymali tego. Super, to nie tego się trzymają. To w środku mają wewnętrzne prawa ich chroniące. Rozumiesz? Bo teraz... Ktoś, kto jest świadomy, to przecież widzi, czym jest całe zjawisko. Czym jest. Czym jest, ale nie. Dlaczego nie? Ponieważ ludzie są trzymani przez... W ogóle wiecie, że to demony na tym siedzą. Bardzo silne byty demoniczne. Które mówią w ogóle: nie rusz, nie dotykaj, na tym się skup, z tego zrób sobie bóstwo. Jak ktoś przekroczy prawo, to trzeba go skasować. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ktoś się trzyma prawa, to jest twój kolega. Człowieku, jedna kobieta do mnie dzwoni z Polski i mówi: syn mój nie pojedzie na kolonie z waszymi dziećmi, bo żona twoja Biblię zniszczyła. Ja mówię: to w ogóle do kolonii temu wszystkiemu, na kolonie. Do kolonii to... No dzieciaka ona nie posyła na kolonie. Bogata Biblia pieprzynęła. No człowieku, w ogóle jaki to ma związek ze sobą? Co to ma ze sobą? Bo co to? Bo on pojedzie na kolonię i teraz wychowawcy od nas z kościoła będą go uczyli, jak Biblię niszczyć. No ona taką ma w głowie logikę. Taki stan logiki. Ja mówię: kurczę, przecież to trzeba mieć w bańce, żeby takie coś zrobić. Zna mnie kupę czasu. Zna mnie, ona wie, kto ja jestem. Zna moje życie, zna życie Agaty. Wie w ogóle, jak my żyjemy, jakie my świadectwo od lat dajemy. Od lat! Że my pędzimy jak Messerschmitty, że to, co my zrobiliśmy w ogóle w tym kraju, to ludzie przez 200 lat by nie zrobili. W ogóle. Nie! Bo coś tam, jakieś prawo zostało złamane i koniec. I człowiek jest trzymany pod nadzorem. To jest nadzór demoniczny. Ten demon mówi do takiej osoby, mówi tutaj tak: ty nie posyłaj dziecka tam. Bo zobaczysz, co oni tam to dziecko nauczą robić. No tak, tam będzie specjalny kurs na koloniach rwania pisma. My nauczymy to dzieci, jak tam trzeba rwać pismo, dokładnie od Starego Testamentu po nowy, w różny sposób. Będziemy rwać i palić. Bo to są faszystowskie kolonie.
Człowieku. Wiesz, to będzie, kurczę, ty w ogóle co prawo robi z pani u człowieka? Ty. Szok! A Słowo Boże mówi wyraźnie, że dopóki byli pod prawem, byli zamknięci, trzymani pod strażą. Czyli każdy człowiek będący w swojej mentalności pod prawem, nawet jeśli nie nazywa tego w ten sposób, ale jego mentalność jest pod prawem, tak? To jest to człowiek strzeżony przez byty demoniczne. One go pilnują, trzymają za gardło, powodują, że on nie może myśleć logicznie. Rozumiecie? Że nie może myśleć. Cały czas mielą się w nim jakieś prawa. Wolno, nie wolno. A co będzie, jak to zrobię? A może wejść za ryzykuj. A to ci zależy, nieśmiertelny jesteś. A weź to zrób. A jak zgrzeszę? Takoś wybrnieć. Ja mam takie informacje, to się nazywa popularnie dobra nowina, że Jezus umarł za twoje grzechy. Słyszałeś? Wartościowa informacja. Bardzo wartościowa, dobra nowina. Czego się mówię w ogóle? Kiedyś Bóg powiedział, nie bój się zgrzeszyć. I mów do ludzi, żeby nie bali się zgrzeszyć, w ogóle niech się nie boją najlepiej. W ogóle jakbym chciał, żeby ludzie się nie bali. Takie mam marzenie. Żeby Kościół Boży się nie bał. Niczego. A gdzie się boję? A wy czego się boisz? A jak upadnę, się podniesiesz. Jest jak bańka wstańka ruska, człowieku. Chrześcijanin jak bańka wstańka. Gdzie go nabie? Pink. Czy to powoduje, że chcesz grzeszyć? No nie chcesz grzeszyć. No przecież no który normalny w ogóle ludzie? Jego normalniejszy umysł jest. Normalniejszy. Tym bardziej nie chce grzeszyć. W ogóle ja nie wiem. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym mniej się mnie chce grzeszyć. To nie wiem, co to trzeba mieć w głowie, żeby chcieć chodzić, grzeszyć. Chcę grzeszyć, rozgrzątam się, prawem się otoczę. Jak w ogóle się otoczę prawem, to nie będę grzeszył. Ja mówię, weź, wyluzuj. W ogóle weź, no prawem się otoczysz. Jak się nie otoczy, to co? Ja mówię, nie wiem co, no ale nie prawem, no na litość boską. No. Bez przesady, no. Przezawadują ci się ekipy demonów do życia, człowieku, rozsiądą się naokoło ciebie. Rozumiesz mnie, o czym mówię? Do wolności powołany jesteś, nie ma żadnego prawa, nie ma takich rzeczy. Łatwo jest doktrynalnie ludzie to skreślić, ale w środku pozostają potężne naleciałości. Rozumiecie? Potężne naleciałości. Potężne naleciałości. To zaufanie do Boga, ono leży w powijakach. Ja tym rozpoczynam te nasze tutaj rozmowy na ten temat, głoszenie, bo to jest tak ważne, żeby zobaczyć, że to w środku, tak, musi nastąpić rewolucja. To nie wolno się bać, że się jakieś prawo złamie, bo nie ma prawa. Rozumiecie? To jest iluzja. Że te prawa są jakieś. To boję. Ja mówię, nie bój się. Czego w ogóle nie bój się? No weź to puść nareszcie. Puść. Nie bój się. Nie wiem, jak to będzie, no. Wiem, że będzie dobrze, ale jak to w ogóle się będzie odbywało, to nie wiem. A musisz puścić to. Prawo zamyka i trzyma pod strażą. Galacjan 3, 25 mówi, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Gdy przyszła wiara, nie jesteśmy pod opieką, nikt się nami nie opiekuje. Żaden przewodnik, żadne prawo się nami nie opiekuje. Zaufanie eliminuje opiekę. Zaufanie eliminuje opiekę. Trzeba, rozumiesz, zaufanie cię wprowadza w dorosłość. W dorosłość. Ludzie w ogóle rosną, ale chcą w mentalności swojej być maleńcy. Otocz mnie czymś, otocz mnie, otocz. Zabroń mi czegoś, Panie Boże, zabroń, wtedy nie zrobię. Zabroń mi. Panie,
Wiesz, to się tak podświadomie się w ogóle. Czego nie mogę? Wszystko możesz. Ktoś ostatnio mnie pytał, a jakbym chciał marihuanę zapalić? Tam sobie. Z mężem jestem, czy tam z żoną w ogóle, wiesz, to już nie zdradzę płci tej osoby. Jesteśmy w małżeństwie, no i chcemy sobie zapalić sobie marihuanę. I co? Ja mówię, ale ty mnie pytasz, mówię, ja nie handluję marihuaną. A to mogę zapalić? Ja mówię, czemu się mnie pytasz, czy możesz zapalić marihuanę? Kto ja jestem, wobec? Kto ja jestem? Minister zdrowia jestem? Nie jestem, prawda? Czy ja mam służbę, minister sprawiedliwości? Nie jestem. Czy ja mam służbę w ogóle moralności? Mam taką służbę? Nie mam. Czego mnie? Dlaczego mnie pytasz? Mówię, skąd pytanie? Mogę czy nie mogę? No, zobaczcie, a to się będzie Bogu podać na tej palenie marihuany przez ciebie, czy się będzie Bogu podobać? Ale dlaczego myślisz, że Bóg się interesuje tym, czy ty palisz marihuanę? Patrzy się na mnie. Mówię, Boga nie obchodzi, czy ty palisz marihuanę. A ty dlaczego nie palisz? Ja mówię, bo marihuana szkodzi zdrowiu. Ja jestem mądry człowiek. Ja, Artur Ceroński, nie palę marihuany, dlatego, że marihuana szkodzi zdrowiu. Ona tylko kolibrom nie szkodzi. Kolibry latają i one żrą marihuanę. Wyciągają tymi dzióbkami ze środka ten towar. Ja jeszcze nigdy nie widziałem nawalonego kolibra. One są tak skupione wewnętrznie, że potrafią latać w miejscu. One nie są takie. Nie palę marihuany, bo nie jestem kolibrem. 93 kilo. Dlatego nie palę marihuany. Bo nie mam nic. A ja mówię, co Bogu do marihuany? My to Bóg ją wymyśli. Bóg wymyśli mają tam. Tak samo jak kokie. Rozumiesz? Bóg. Tylko ja nie palę marihuany i nie zajmuję się wąchaniem kokainy, ponieważ to szkodzi zdrowiu. A ja lubię być zdrowy, bo ja się lubię. Lubię mieć zdrowy umysł. My kiedyś mieliśmy pole marihuany. Tak, jak dwa razy to pomieszczenie stąd do tu. Bogdan go pilnował, tylko Bogdana mieliśmy. Bogdan jarał tylko marihuanę. Tylko. On nawet papierosów nie palił, tylko jarał marihuanę. Bogdan miał tak zajechany łeb jak kogoś maciarza. On już nawet, on był spokojny w każdych warunkach. Taki był Bogdan. Bomba wybuchła przy Bogdanie, nic go nie ruszało. Zero w ogóle orientacji na niebezpieczeństwo. On już nie używał słów normalnych. On nie mówił chleb, tylko kruszelec na przykład. Mówi, idę po kruszelec do sklepu. To było, on miał swoje słownictwo Bogdan. Tak mu Marycha zjechała panie. On nie mówił serek topiony, tylko topielec. On szedł po kruszelec i topielec. Rozumiesz co? Tak się porozumiewał Bogdan. On dla nas robił towar na miasto. Przyjechali tam podłogi kiedyś do niego. Wynosili mu z domu prawkę i lodówkę. Bogdan był w ogóle bardzo swobodny w tym. Jego nie ruszało. Że bandziory przyjechali, zabrali pralkę, wiesz. Bogdan. Ja czasami, jak ktoś mnie pyta o marihuanę, mówię, wiesz co, ja nie chcę być jak Bogdan. Taki mam też, mówię, dyks życiowy, że nie chcę być antypodem. Dlatego nie palę, a nie dlatego, że się Bogu nie będę podobał, czy dlatego, że jestem błogosławiony, rozumiesz? Nie dlatego nie palę. A więc nie pytaj mnie, czy nie możesz palić marihuany. Sam się zapytaj siebie, o co ci chodzi? Czemu chcesz się najarać? Co masz w ogóle w bańce? To nie są do mnie pytania, to nie do Boga pytania, to nie do diabła pytania, to do ciebie pytania. Do ciebie pytania. Sam sobie zadaj takie pytanie. Po Pawłowemu, osądź sam siebie, a nie będziesz sądzony. Weź sobie tam, usiądź sam ze sobą. Najmądrzejszym człowiekiem świata. I zadaj sobie pytanie, czy trzeba jarać marihuanę, czy nie trzeba, czy powinieneś, wolno, czy nie wolno. Taki quiz zrobię.
Ty odrodzony z Bożego Ducha człowiek, pewien Ducha Świętego zostanie. Wie, takich odpowiedzi ludzie nie lubią. Oni by chcieli powiedzieć, nie, nie powinieneś brać marihuany, bo to grzech. Gówno, nie grzech. Grzech to chęć na mnie robić w internecie. To jest grzech. Galatian 4:1-7. 4:1-7 przeczytam. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, zaznaczam, że tutaj widzimy analogię. Podobnie my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał prawu, aby wykupić tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikami, nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Pierwszy, drugi werset mówi, że prawo utrzymuje ludzi w niedojrzałości, w niewoli, małości. Prawo utrzymuje w niedojrzałości. Ludzie opierający się na prawie w swojej mentalności to niedojrzali dziecięcy ludzie. Z cyklu właśnie pytania zadający mogę, nie mogę, powinienem, nie powinienem, co się stanie, wiesz tam coś za podprogiem. Jak ktoś czyli przychodzi i mówi tak, mogę czy nie mogę, to podprogowo zadaje pytanie, a co będzie, jak to zrobię, co mi na łeb spadnie, wiesz, to tak pyta dziecko. To dziecko pyta, rozumiesz, ja robiłem eksperymenty z dziećmi. I na przykład jak dawałem tak zwane pytania otwarte, tak, pod tytułem w ogóle, czy mógłbyś wynieść śmieci, prawda? To słyszałem takie rzeczy, a jak nie wyniosę, to co? Koniec. Co to jest? Dzieciak. On już się interesuje. I teraz jak ja mu powiem tak, jak nie wyniesiesz śmieci, to ci zabiorę telefon komórkowy, to powie, to ja wyniosę śmieci. A jak powiem tak, jak nie wyniesiesz śmieci, to nic się nie stanie, to te śmieci będą tam stały, aż zgniły się kompost zrobi. Co to jest? Dzieciak! Czego odpowiedzialny? Tak? Tak nie myśli. Co będzie, jak przestąpię prawo? W ogóle jak ktokolwiek do ciebie przyjdzie, powie, czy mi to wolno, czy nie wolno, to pamiętaj, że on szuka furtki, aby zgrzeszyć. Rozumiesz? To wiesz, co zrób od razu? Drzwi mu całe otwórz. I powiedz, dobra, nie szukaj furtki. Lepiej grzeszyć z rozpędu. Przynajmniej będzie przyjemność. No tak, człowieku, co ty tam w ogóle? Szczypiesz się, w ogóle wiesz, o co chodzi. Ja nie wiem, po co tu się szczypać. Ani nie pogrzeszysz dobrze, ani się nie uświęcisz prawidłowo. Co to za życie? Cholera takie na pół gwizdka. Wersety 6-7 pokazują, że człowiek wiary, czyli człowiek zaufania, to syn, a nie niewolnik. To dziedzic. To wiara czyni cię synem i dziedzicem. To wiara czyni cię dojrzałym, a nie opieranie się na różnych formach prawa. To, że ty posiadasz mentalność prawa w środku, nie czyni ciebie synem i dziedzicem. Czyli ty w ogóle nie funkcjonujesz jako syn dziedzic, chociaż jesteś tym synem i ty jesteś tym dziedzicem, tak? Ale ty cały czas, tak, funkcjonujesz w parametrach niewolnika, małego człowieka. Niewolnik to jest mały człowiek. Mały w środeczku człowiek. Mały człowiek. Taki film ostatnio oglądałem. Komedię taką. Bo to głupie jest całe. Nie wszyscy tam z tego wyciągną fajne wnioski. Generalnie matka się sprowadza z synem do takiego amerykańskiego miasteczka i tam mieszka obok taki w ogóle ekscentryczny w ogóle facet koło 60 i on jest bardzo nieuprzejmy, nieprzyjemny. Ale on zaczyna się nim opiekować, bo musi. Znaczy, a potem to go polubia. Tak, tak. I on fajnie rozmawia, on go tak uczy go życia, bo ten chłopak ojca nie ma, on go uczy życia. I uczy go też tam bić się, nie? Bo tam mówię, pokażę ci, jak to złamać komuś. Tam. Uczy, matka go pod opieką zostawia. 10-latka jakiegoś.
powiedzieć, 9-latka. Uczy, jak tam się ma bronić, a wie, że mówi, kurczę, mówi, wiesz, mówi do niego, do tego, wie pan, mówi, kurczę, ja jestem jeszcze mały, mówi, nie martw się, Hitler też był mały. W ogóle, teraz zobacz mi, co zrobił. Chodzi o to, że człowiek nie może w sobie, tak, budować mentalności małego człowieka. Bo ty jesteś w swoim duchu synem i dziedzicem. A jeżeli w mentalności swojej będziesz człowiekiem prawa, to to będzie czyniło ciebie, tak, ślepym na twoją wielkość. Ślepym, bo ciągle będziesz się zastanawiał, wolno, nie wolno, a co będzie, jak to zrobię? Co mi ojciec zrobi? Jakiego ty ojca widzisz, jak ty się zastanawiasz, co ci ojciec zrobi? Co ma w głowie dziecko, zastanawiające się, jak ojciec skrzywdzi? Odbierze mu to, odbierze mu tamto, nie pobłogosławi, nie ochroni, nie obroni. To muszę się trzymać pionowo. Bo jak się nie będę trzymał pionowo, tak, to ojciec się odwróci. O! Tak myśli zaburzony człowiek. To wiara czyni cię dojrzałym. Czyli to mentalność wiary, nie mentalność prawa. Galacjan 4:8-9 mówi tak, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Nędzne żywioły. Nie wolno wracać do prawa. Paweł mówi, czemu wracacie do nędznych żywiołów? Wolno, nie wolno, trzeba, nie trzeba, należy, nie należy. Czemu wracacie w swojej mentalności, pyta Paweł. Nie wolno do prawa wracać. Z prawem trzeba się rozstać. Nie bój się rozbroić od środka. Coś wam powiem, nauczyciele wiary w tym kraju, wielu, ja nie mówię, że wszyscy, z jednej strony wyrzucają z ludzi mentalność starego przymierza, z drugiej strony ładują im nowe przymierze, mówią do nich tak. Nie jesteś pod prawem, ale musisz czytać codziennie Biblię, bo inaczej nie urośniesz. Takie coś mówią. Ja jestem za czytaniem Biblii. Ja czytam Biblię. Cały czas, od 2001 roku czytam Biblię. Rozumiesz? Ja czytam Biblię. Kocham Biblię. Ale w ogóle do głowy mi nie przyszło, żeby takie coś załadować człowiekowi. Ale mówię, teraz już Bóg jest po twojej stronie, tak? Ale pamiętaj, ty musisz się modlić. Ty się nie będziesz modlił. To kicha być. Musisz się modlić. A potem on czyta Biblię i on się modli. I nic się nie dzieje w jego życiu. I on mówi, o co chodzi? Przecież dostałem konkretne wytyczne od pastora. Mam czytać Biblię i się modlić. Dalej się czuję gorszy od innych, dalej się czuję odrzucony, dalej się czuję niegodny, dalej uważam, że nie powinienem jeszcze tego robić ani tamtego, dalej nie mogę wejść w relacje, dalej jestem samotny, dalej jestem załamany jak tak sołtysa. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że starożytne prawo zostało zamienione na nowożytne. Zamieniono ci prawa. Prawa ci zamieniono. Cholernie boją się zostawić ludzi bez prawa. Mówią, co się stanie, co się stanie. Nie wiem, co się stanie. Może to się w szwach rozejdzie wszystko. Ludzie, tego jest pełno. Zazdrość jest prawem, na przykład, wiecie? Jest małżeństwo, są zazdrości do siebie. Zazdrość. To jest mój. Ona jest moja. Przecież to jest chore. Ej, to twoja. Ej, to twój. Bo ja mam papier. To sobie dupę wyjście. Ja nie wiem. A młodzież nie miał papieru. No co z tym?
Dawid nie miał 17 papierów. I nazywany był mężem według serca Boga. Czemu? Szok! Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Prawo to jest. Mentalność prawa jest tak głęboko w ludziach osadzona, że oni natychmiast implikują, tak, kolejne prawa i kolejne prawa i kolejne. Zakażają prawem innych. Zakażają ich prawem. Ludzie są zakażeni prawem w kościele. Boją się. Skąd wynikają lęki? Z tego, że ludzie cały czas myślą o tym, żeby nie zawieść. Siebie, Boga, innych. Boją się, że wpadną w tarapaty. Boją się diabła. Boże, jak się ludzie diabła boją w kościele. Boją się ciągle. Mówię, nie bój się, weź się w tym wyłóż. Możesz się wyłożyć w tym. Daj się ponieść, daj się ponieść. Nie bój się. Ja też się bałem, słowo honoru wam daję. Też byłem człowiekiem prawa. To właśnie to, że nie jestem się człowiekiem prawa, to powoduje, że twierdzą, że zgorszenia niesiemy. Bo się prawem, bo się nie jest człowiekiem prawa. Tak? Rozumiecie? To w ogóle to są bardzo ciekawe zagadnienia. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało. Prawdziwie nie wiem, czy to wam mówiłem, czy nie, w ogóle proste rzeczy. Jak przychodzi człowiek do kościoła, jak był, nie wiem, był pedofilem, siedział za pedofilię, czy zrobią go w ogóle tak. Nauczycielem szkoły, nie wiem, czy go puszczą na kolonie z dziećmi, czy nie. Puszczą, czy nie puszczą. Nie wiadomo. Rozumiecie? Czy kobieta, która była prostytutką, będzie mogła prowadzić w ogóle warsztaty dla kobiet? A to dla mężczyzn. Małżeństwo. A może duszpakoł, albo to już albo doradztwo będzie małżeńskie prowadzić. Tylko na przykład. Wiesz, o co chodzi? Czy jej się też załaduje jakieś prawo i na nią się złoży? Galacja 4,17 mówi tak, gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Unikajcie ludzi prawa. Faryzeusze i sadyceusze. Tak? Oni zabiegali o chrześcijan. A Paweł mówi, oni zabiegają o was dlatego, ponieważ chcą was powiązać. I chcą tak naprawdę, abyście o nich zabiegali do prywata. Unikajcie ludzi prawa. Pod każdym względem. Od nauczycieli po przyjaźnie. Bo to nie wyjdzie wam na dobre. Ludzie prawa najwyżej będą chcieli was związać i władować w to, w czym sami siedzą. Galacja 4,21 jest napisane, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słyszycie, co prawo mówi? Pod prawem się jest, bo chce się być. To nie jest coś, co jest większe niż odrodzony z Bożego Ducha człowiek. Ludzie chcą być pod prawem. Mówi, wy, którzy chcecie być pod prawem, oni chcieli być pod prawem Galacjanie. I Paweł przyszedł i mówi w ogóle, wy, którzy chcecie być pod prawem, im pasowało być pod prawem. Ludziom pasuje mieć mentalność prawa w środku. Ludzie się czują bezpieczni. To jest substytut poczucia bezpieczeństwa. Powiedz mi, co wolno i co lub nie wolno, będę chodził w takiej ramce i wtedy będę czuł się bezpiecznie. Powiedz mi, pastorze, co mi wolno, a co mi nie wolno. Wiecie, kiedy my uczymy ludzi, czy liderów, na przykład ja mówię, co wolno, co nie wolno, to my nie mówimy tego z perspektywy człowieka, tylko z perspektywy społeczeństwa, w którym się żyje. To jest z perspektywy proroczego oglądu, rozumiecie?
Ja też ci powiem, że nie wolno ci chodzić nago po ulicy. Jak będę cię kształtował jako sługę Bożego, to ci powiem, nie wolno ci chodzić nago po ulicy. Ale nie dlatego, że ci nie wolno chodzić nago po ulicy, tylko dlatego, że ten system jest wybaczony. I Paweł mówi, wśród tych, którzy są pod prawem, byłem jakbym był pod prawem, ale to już jest stopień wyżej. Tu już zaczynamy wchodzić w miejsce służby. Rozumiecie? Najpierw trzeba się wyzwolić spod prawa, aby później można było co? Udawać prawo. Ja potem do ludzi, liderów to uczę udawać prawo. Mówię, teraz was dobrze nauczę, jak się udaje prawo. Ja też udaję prawo. Udaję w różny sposób. Wyćwiczyłem się w tym. Jestem bardzo dobrym aktorem. Wyćwiczyłem się być pod prawem wśród tych, którzy są pod prawem. Wyćwiczyłem się. Paweł to zrobił. Paweł był bardzo dobrym aktorem. I dał mi bardzo dobry przykład. Paweł udawał. Paweł był taki fachowiec w udawaniu, że się w pale nie mieści. Najpierw wziął Tymoteusza, to wiecie, to zrobił, obrzezał go. Wiecie, co zrobił? Obrzezał Tymoteusza Paweł. Paweł, który był wielkim przeciwnikiem obrzezywania i prawa. Dlaczego on go obrzezał? Przecież co to było? To był to hipokryzja, to nie hipokryzja, to patent. Patent. Ale to jest inny poziom życia. Inny. Inny. Rozumiesz, o co chodzi? Ja się przebiorę za księdza, za zakonnicę, za geja, za wszystko się przebiorę, żeby iść przed ciebie i głosić. Rozumiesz, o co chodzi? Pójdziesz głosić do gejów, to się ubierz jak gej, się podszykuj. Okej? Okay? Idź tam się w ogóle zawiruj między nimi. Ale to jest wyższy poziom. Trzeba być wolnym od prawa, żeby móc funkcjonować wśród ludzi prawa. Trzeba być wolnym od tego. Najpierw. W środku. W środku. To cię nie może dotknąć. A potem bardzo proszę. Przebieraj się, pacierze mów, księdza udawaj, nie ma żadnego problemu. Rozumiesz, o co chodzi? Człowieku. Jak będzie trzeba, to my zbijemy z desy konfesjonal, postawimy człowieku gdzieś pod domami centrum w Warszawie, będzie przy ciebie odpuszczanie grzechów ciężkich i lekkich za free. Nie ma kłopotu. Tak? To nie jest problem. Ale najpierw trzeba być wolnym od tego wszystkiego. Wolnym. Ja się mogę obwiesić wszystkim. Tu Maria, tu kocham papieża, znam takiego pastora, który z ciebie czapkę miał. Czapkę, on chce wszystko zrobić, co trzeba. Tu miał taką czapkę, kocham Jana Pawła II. Będzie wie, obraz ma ten znaczek Maryi wywalony do środka, będzie wie, że to znaczy koloratka i on czyli pielgrzymka. Pielgrzymka. On był taki model, dzisiaj to już jest starszy facet, już pamiętam ten. Ale to był tak, on wszędzie był człowiek, on rozniósł setki tysięcy traktatów po Polsce. Ja z nim kiedyś byłem w szpitalu, jak wjechałem z nim do szpitala w człowieku, to tam te babcie na baszczą z łóżek ustały. Ksiądz siada, dziękuję, po ręku go całowały, a on siedział, na moich oczach siedem bab do Jezusa przyprowadził. Patenciarz. Pa! Człowieku, i czapka czerwona, kocham Jana Pawła II. Człowieku, się nie pytał nikogo, tam się nie zastanawiał, rozumiesz, o co chodzi? W plecach z traktatami, na pielgrzymkach, wszędzie by. Rozumiesz? Wszędzie by. W latach 90. już. W latach 90. Wszedł jak przecina, człowieku. Facet dotarł do 90 paru procent miasteczek w Polsce. Sam. Z plecakiem gedeonitek wjeżdżał, nie miał samochodu jeszcze. Jak wjeżdżał, to on do każdej skrzynki w ogóle pocztowej wrzucał w ogóle w traktat. Gedeonitkę kładł wszędzie. Życie na tym spędził. W solóweczkę. Bez służby finansującej. Bóg jedyny wie, w ogóle ludzi do Jezusa przyprowadził. Bóg jedyny wie. Ja nie. Rozumiecie? Nie było dla niego problemu. Dla mnie też nie jest żaden problem. Ale ja najpierw muszę być wolny od prawa. Ok? Wolny od prawa. Wolny od prawa. Nie wiesz, w jakich miejscach w życiu będziesz. Musisz być wolny od prawa. A jak trafisz w życiu, proszę ciebie, na zjazd, proszę ciebie, parę tysięcy na turystów, zrobisz tam ewangelizację? Wjedziesz tam nago? Wjedziesz, bo musisz tam wjechać nago.
I zrób ewangelizację tam i przyprowadź ich do Jezusa. Rozumiesz? Ale musisz być najpierw od tego wszystkiego wolny, od tego wszystkiego, co ci mówi, że jesteś pod prawem. Rozumiesz, o co tu chodzi? Ty wiecie, że to trzeba tu pozmieniać sobie wszystko. Tu najpierw. Bo jesteśmy ludźmi Królestwa. Mamy przebudzenie nieść. Przebudzenie. Tu nie ma miejsca na prawników w ogóle wewnątrz, w ogóle, żeby prawnikiem być. Nie ma miejsca. Galacjan 4, 22, 28. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej, lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. To jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, rodzi w niewolę. A nim jest Hagar. Hagar to jest góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Przecież Paweł jedzie z fundamentalną doktryną pod tytułem, że w ogóle Jeruzalem, tak, to jest centrum realnych wyznawców Boga. On mówi, Hagar jest jak obecne Jeruzalem. To dzieci przekleństwa. To ludzie pod prawem. A tam jest, pamiętacie, co tam jest? Synagoga. Centrum judaizmu. A Paweł, docent, doktor habilitowany judaizmu, jedzie z nimi jak z dzikami. I mówi, to Hagar. To Hagar. Rozumiesz? Ona nie rodzi dzieci obietnicy. Ale jest Jeruzalem niebiańskie, mówi. Musisz mieć głęboką tożsamość, świadomość tożsamości, że ty nie stąd jesteś. Jak ty nie jesteś stąd, to czy mogą cię te prawa obowiązywać? Nie. Zobacz, jak nie jesteś z jakiegoś kraju, to nie obowiązują cię prawa tego kraju. Amen? Tak. Nie pochodzisz z ziemi. Nie pochodzisz z tego systemu. Nie pochodzisz z Synaju. Pochodzisz z niebieskiego Jerozolimy. Stamtąd jesteś. Tam są inne prawa. Rozumiesz? Tam są chodniki ze złota. Tam złoto ma taką wartość, że się nimi chodnik wykłada. Rozumiesz, o co chodzi? Tam trochę jest inaczej. Ciut, ciut. Budynki żywe. Ciut, ciut jest inaczej. Tam główne bramy miasta założone są na diamentach, a zrobione z perłą. To troszeczkę różnica jest. Trochę inne prawa tam są. W środku kurczę, jak na początku rośnie drzewo życia. Cały czas rośnie. Wcale się nie zmieniło, bo drzewo poznania dobra i zła zostało tu. System prawa jest w tej rzeczywistości. Tam nie ma systemu prawa. Tam panuje coś, co się nazywa porządkiem miłości. To jest w ogóle coś innego. Porządek miłości jest bardzo niesprawiedliwy. Bardzo, bardzo. To jest bardzo niesprawiedliwy. Galacjan 4,29 mówi, wy zaś bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. I dalej, lecz co mówi Pismo? Wypędź, aha, 29, to były 26.
lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego przez ducha, tak i teraz. Ciało zawsze prześladuje ducha, zawsze. Ciało zawsze będzie prześladowało ducha. To znaczy, że prawo, ono zawsze będzie chciało, jakby mentalność prawa zawsze będzie działała przeciwko mentalności wiary, zaufania, bliskości. Zawsze będzie działało przeciwko. Zawsze. Prawo ci będzie, jakby mentalność prawa zawsze cię będzie nakłaniała do tego, żebyś czymś zastąpił wiarę. To jest ciało. To jest cielesność. Galacja 4:30. Lecz co mówi pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie, bowiem dzieci, że syn niewolnicy z synem wolny. Cholera, jakie to jest niehumanistyczne. Kazał wypędzić. Wypędź niewolnicę. Wypędź. Wypędź niewolnicę i syna jej. Wypędź, ty wypędź. Ty musisz przemówić w ogóle do mentalności prawa w twoim życiu, do demonów, które za tym stoją. Rozumiesz? To ty musisz do tego przemówić. To ty musisz powiedzieć, ja jestem człowiekiem wiary. Ja będę parł na bliskość z moim Panem. Ja będę parł na bliskość. Ja idę w tamtą stronę, będę parł na bliskość. To jest w ogóle inny kaliber. Nie będę się modlił, dlatego że ja mam się, muszę się modlić. Nie będę czytał pisma, bo ja muszę czytać pismo. Ja mam to w nosie. Ja będę parł na bliskość. Jeżeli ja przez modlitwę mogę w ogóle sięgnąć głębiej, to idę się modlić 24 godziny na dobę. Jeżeli ja przez studium pisma mogę sięgnąć głębiej, to będzie będę non-stop czytał pismo. Nieważne. Ważne, że ja będę parł na bliskość. Nie będę pytał. Nie będę pytał. Rozumiesz? Tak jak w małżeństwie. Idzie, kochacie się, to się nie pytasz, ile się jeszcze mam z tobą kochać. Ile jeszcze, ile? Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu wiarzmu niewoli. Stój niezachwianie, nie poddawaj się. Przez cały czas do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Stój niezachwianie, nie poddawaj się. To znaczy, ty musisz rozumieć, że to zawsze będzie do ciebie chciało zapukać z powrotem. Zawsze wejdziesz w nowe rzeczywistości, w nową przestrzeń życia, pojawią się nowe pokuszenia prawa. Zyskasz coś więcej, będziesz myślał, kurczę, co teraz zrobić, żeby tego nie stracić. Żeby tego nie stracił. Zobacz, już wszedłeś coś nowego, już myślisz, żeby nie stracić. Ty już się zastanawiasz, co zrobić, żeby nie stracić. A może nic nie zrób. A może zacznij wierzyć, tak jak wierzyłeś do tej pory. Cały czas jednorodna wiara. Ludzie wiary. Cały czas wierzą. Idą do przodu wierzą, idą do przodu wierzą. A nie, wchodzą w nową przestrzeń. Co teraz mam zrobić? Jak mam teraz zrobić? Jak mam teraz żyć? Czy ja tu nie stracę? Czy się świat nie zawali? Ja mówię, uspokój się. Mam nową służbę, żeby nie stracić. Ja mówię, czego ty w ogóle się tutaj... Czego masz nie stracić? Ludzie przychodzą, wiesz, takim jestem wspaniałym, teraz taki czas mam, tylko żeby tego nie stracić. Ja mówię, uspokój się. Co mam? Ja mówię, najpierw się uspokój. Najpierw się uspokój. Nic nie stracić. Zobacz, mówię na mnie, człowieku. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym mniej się staram. Tym w ogóle, ja coraz bardziej, ja jak hipis już funkcjonuje w ogóle, gdzieś tam w środku. Tak w ogóle wiesz, o co chodzi. Ja tak w ogóle wiem, mój Bóg jest ze mną cały czas. Czasami to do ludzi mówię w ogóle, nie dokuczę, nie mówię, człowieku, Bóg jest ze mną. Ty w ogóle masz pojęcie? Troszkę? No, nie rusz mnie, no. Bo się poparzysz, coś ci się zniszczy w ogóle. Nie możesz mnie dotykać, jeśli nie będziesz funkcjonował w zasadach chrystocentrycznych, bo sobie coś zrobisz. Rozumiesz, o co chodzi? Złamiesz coś sobie na mnie. No. To nie to, że Bóg cię skala, tylko w ogóle ja jestem jak w polu siłowym, no. To mnie otacza, ogarnia. Bo Bóg jest ze mną. I coraz mam większą świadomość, to nic nie ma, co mnie mogłoby w ogóle wybić z tego rytmu. Się nie staram, nie zastanawiam się. A jestem czasami w takich stanach, że w ogóle
Kiedyś tam sobie nie wymarzył takich stanów z Bogiem, nie wymarzył takich doświadczeń z Bogiem, nie? Po prostu. Ja bym nie wiem, co w ogóle kiedyś chciał oddać za to, że tylko właśnie dlatego, że ja chciałem nie wiem, co oddać i nie wiem, co zrobić, to ja takich doświadczeń nie mogłem mieć, bo Bóg to nie jest Bóg coś za coś. Ja się tak spinałem, ludzie, na tym, żeby coś w ogóle mieć z Bogiem głębiej. Rozumiesz, o co chodzi? Ben Hinn kiedyś w ogóle był tak najarany w ogóle na namaszczenie, że on ścigał w ogóle ludzi różnych. Ścigał w ogóle, żeby oni się o niego pomodlili, ręce na niego położyli. A Catherine Kuhlman w ogóle to człowieku jest od 6 rano już stał, żeby tylko wejść, nie? Był też w Stanach taki człowiek, który chodził w służbie uzdrowieńczej, działał w służbie uzdrowieńczej, taki ewangelista, nazywali go Pan Zielonoświątkowiec, był taki bardzo malutki. I takie były tłumy na jego spotkaniach w tamtym czasie, że jego, on zawsze wychodził tylnym wyjściem, tak? Zawsze dobierali takie sale w miastach, w Stanach, żeby on mógł wyjść tyłem. I Ben Hinn go namierzył go i on tam wychodził w asyście jakichś tam ludzi. I on do niego tam z tyłu podleciał, wpadł w taki korytarz w ogóle i podszedł do niego, mówi: bracie, mówi, co mam zrobić w ogóle, żeby tak jak ty usługiwać? No nie, on go tak wziął palce pod ścianę i mówi: przede wszystkim przestań się starać. Przestań się starać. Kiedyś zapytano Ben Hinna o takie dwie rzeczy, dwie rady, które w życiu dał mu Duch Święty największe. On powiedział, to była pierwsza, żebym przestał się starać. A druga była, kiedy klęczał przy łóżku Orala Robertsa, kiedy Oral Roberts odchodził do Pana i Oral Roberts do niego powiedział, mówi, pamiętaj, nigdy się nie bój. Niczego i nikogo. Nigdy się nie staraj. I nigdy się nie bój. I sięgniesz w ogóle po szczyty królestwa. Nigdy się nie staraj. I nigdy się nie bój. I na przykład jest coś, co towarzyszy mojemu życiu. Nie staram się. O, coraz mniej się staram. Nie jestem w tym jeszcze doskonały. Coraz mniej się staram. I w zasadzie się nie boję. Amen.